Witamy, znajdujemy się w Gdyni. Dzisiaj jest 25 stycznia 2015 roku. Jesteśmy w zabytkowym schronie, jak to można tak nazwać. No to co, zapraszamy do środka. Idziemy. Wow. Tylko uwaga tutaj na łeb, żeby ktoś nie przyposolił. Już tak miałem. Tutaj mamy zabytkowe ramy od drzwi metalowych, które służyły jako drugie wejście. Tutaj z początku wchodziliśmy, może widać. Kurwa, ta butelka pierdolona. Poczekaj, ja przejdę. Zaraz od kamerzysty. Tutaj jest. O, jak widzą Państwo, tutaj jest akurat są te od drzwi. Tak jak było. Przejdziemy dalej. Można tutaj jest akurat rura. Zobaczymy, co to jest dokładnie. Nie wiadomo. Tutaj akurat nic nie ma. Może jakieś pojączki tylko. Trzymaj kamerzysta. Także idziemy. Widać mi twarz? No to idziemy dalej. Tak na spokojnie, żeby się nie wyrżnął. Pokaż lalkę. Będzie widać taką laleczkę. Ja się za pierwszym razem, jak tutaj weszłem, się po prostu wystraszyłem. Nie, normalnie się wystraszyłem, nie mówię, że nie. Dobra, wezmę na telefon. Paranormal Activity. Tak, to jest normalnie parodia Paranormal Activity. O, tak fajnie to widać, to wszystko, kurde. Rucham. Ty, nekrolog, kurwa, się odezwał. Dobra, kamerzysta, trzymaj. Także, tutaj jest na dole laleczka, którą jeszcze raz kolega pokaże. Dobra, idziemy dalej. I teraz, jak Państwo widzą, tutaj można zauważyć, że są dwa kierunki. Mamy w lewo i w prawo. Idziemy, zobaczymy w prawo. Ja wezmę telefon. Ło! Tam nic nie ma, a to jest jakiś fotelik zabytkowy. Chuj wie, co to kurwa. Tam niestety nie ma nic. Tutaj jest rozwalone wejście. I ten zobaczymy. Wejdzie przesuń. Zasypany jest włas. Jo. Idziemy dalej. Znajdujemy się w pomieszczeniu, którym jak można zobaczyć i wywnioskować, są napisy, pokażę. Tutaj jest tak, trupia czaszka. Tutaj mamy akurat zwierzę. Tutaj mamy świnkę, taka dziwna, z czerwonymi oczami. Tutaj mamy taką biedroneczkę, może coś koło tego. O. I tutaj mamy takiego grzybka muchomurka, a u góry, jak widać, o, teraz mam dobrze szczojone, teraz przejdę z drugiej strony, można tego nie zobaczyć, bo to jest naprawdę tak ciężko, ale to jest takie jakby coś dolin to było kiedyś, także spokojnie możemy iść dalej. Dobra, idziemy. Tutaj nic nie ma takiego ciekawego. Muo! Kurwa, nie strasz mnie. Ty byłeś jebany. Idziemy do góry. Nic nie będzie widać, bo to wiadomo, to jest tak ciemno w dupie u murzyna. A skąd wiesz, byłeś tam? Byliśmy. Ruchałeś murzyn? Tutaj wiadomo, nic nie ma.
tej strony. Momencik. Kurwa. Też tutaj nic nie ma. Jedę ci zaraz. Kurwa, debil ruski pierdolony. Mamy piwo. Bez etykiety. Idziemy dalej. Idziemy. Ła. O, tu coś było. Tu też coś było. Tutaj są drzwi. Tu jest jakaś rura. A. Człowiek transforma. I tutaj jest właz zasypany. Kurwa, też mi się zajęło teraz. Także tu jest właz zasypany. Ale powiem szczerze, że tam jest jakieś przejście, tylko że... Jest jakiś kopa. O, pokażę, to jest takie zabytkowe. Tu... Kurwa, ta torba. O, o, tu kiedyś tak Niemcy otwierali. I ten. Szczerze. To było widać? O, to jest stare zabytkowe i... Tu zostało za tego, zapowieszone. Ale o, a tutaj ma fajny okaz pająka. O kurwa. Ej, kamerzysta, chodź tu. Może coś, parę słów do mikrofonu. Jebać Islam. Pokaż ty się, kurwa, żeby widzowie widzieli. Ale nie świeć. No tak, normalnie oczy, spróbuj. No i teraz coś powiedz. Jebać Islam. Aha. Mamy odpowiedź od kamerzysty, a kamerzysta idzie razem z nami z przodu. Jesteś kamerzysta. Jestem gwiazdą, kurwa. Chyba ruchania, kurwa. No. Ja. Yeah. Dobra, trzymaj. Daj mnie to. Jeśli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jak coś, jeśli chcecie pisać, żebym dalej robił takie filmiki, bądź nagrywał dalej. Ja tutaj mogę z kamerzystą jechać jeszcze na Chylonie. Na Chylonie też jest bunkier. Jak wysiadam w Chylonie, to się muszę kawałek cofnąć i wtedy jest takie wejście do bunkra. Ja się po prostu mogę cofnąć. I wtedy po zapoznaniu się z kryteriami waszymi w komentarzach, bądź w tym, na Facebooku prywatna opinia, oczywiście Facebooka zostawię w opisie pod filmem, także spokojnie możecie do mnie pisać, jakie chcecie jeszcze filmy zobaczyć, jakie bunkry zwiedzić, także tutaj nie będzie problemu. To jest akurat ciemno jak w dupie u murza, nie mówię, że nie. Ale tutaj nic nie widać, naprawdę. Ostrzegam, bez latarki lepiej nie wchodźcie. Bo tutaj nie wiadomo, co może was spotkać. Dobra. Także zostawcie łapkę w górę. Zalajkujcie po prostu. Udostępniajcie. I mówię, jeśli chcecie zobaczyć jeszcze więcej takich filmików z mojej i ze strony kamerzysty wyprawy, zostawcie komentarze, to bardzo będzie mi pomagało. Piona, trzymajcie się. Pozdrowienia.